Tym razem jest jakoś inaczej. Faith chce, żebym weszła do środka. Tak, i witamy w kolejnym, ostatnim rozdziale. Tak, mówiłam, że one są bardzo krótkie. Ostatni rozdział, najdłuższa podróż. Dokładnie o takim samym tytule, jaki był w pierwszej części The Longest Journey. Czyli najdłuższa podróż, też tak się nazywał. No i cóż, zostaliśmy podłączeni, chcemy walczyć i chcemy powstrzymać Faith przed tym, co robi. Więc po prostu idźmy do przodu i zobaczmy, jak to się skończy. Tym razem mamy możliwość większą niż poprzednim, ponieważ nas Faith nie zrzuci do Arkadii z powrotem. Tak, tylko tym razem wejdziemy do jej domku. To wygląda trochę creepy. Taki przerażający, otwierający się domek, jak z jakiegoś horroru. Ale idziemy do przodu. Halo? Witaj. Musisz być Faith. Ja jestem Zoe. Wiem. Co robisz? Gram. Rozumiem. A w co? W grę. Naprawdę? Ja też mogę zagrać? Nie wiem. Chyba tak. Pomagałaś mi, prawda? Faith. Biała Pani mi kazała. A co dokładnie powiedziała Biała Pani? Powiedziała, żebym z tobą porozmawiała. Powiedziała ci, że muszę znaleźć i ocalić April Ryan? Tak. Jak wygląda Biała Pani? Cała w bieli. Kiedy ją ostatnio widziałaś? Chwilę przed twoim przyjściem. Naprawdę? Tak. I co powiedziała? Powiedziała, że wszystko w porządku, że dobrze się spisałaś, że ocaliłaś April. Tak powiedziała? Że ocaliłam April? Tak. Wiesz, że cię szukałam, prawda? Tak. Dlaczego właśnie ja? Dlaczego do mnie przemówiłaś, Faith? Bo jesteś taka jak ja. Co masz na myśli? Śnisz. Jak ja. Sprawiając, że dzieją się różne rzeczy? Tak. Jesteś moją siostrą. Jestem... kim? Twoją siostrą? Tak. Starszą siostrą. Dlatego, że śnimy tak samo? Nie. Dlatego, że jesteśmy siostrami. Naprawdę. Faith, to bardzo ważne. Czemu uważasz, że jesteśmy siostrami? Po prostu wiem. Biała Pani też to wie. Mamy wspólną matkę. Naprawdę? Faith, przykro mi, ale to niemożliwe. Moja mama umarła na długo przed twoimi narodzinami. Nie. Nasza mama nie umarła. A my jesteśmy siostrami. To niemożliwe. To prawda. Wiem to. Nie kłamie. Wierzę ci, Faith. W porządku? Naprawdę ci wierzę. Po prostu myślałam, że moja mama nie żyje. Pamiętasz swoją mamę? Nie. Nie wiem. Nie chcę o tym mówić. Porozmawiajmy o czymś innym. Faith, czemu tu jesteś? Bo nie mam dokąd pójść. Nie możesz tu zostać. Krzywdzisz ten świat. Wiem. Biała Pani też tak mówi. Ale nie mam dokąd iść. I boję się Zoe. Wiem. Też bym się bała. Ale czasem trzeba się poddać. Czasem trzeba wierzyć, że wszystko się jakoś ułoży. Czasem trzeba mieć... Faith, nie powinnaś tu być. Powinnaś odejść. Powinnam być... martwa. Nie, nie to miałam... Tak. Tak, Faith, powinnaś być martwa. Wiem, ale nie chcę odchodzić. Będę sama. Może tak, a może nie. Nie mogę ci nic obiecać, ale wierzę, że czeka na ciebie lepszy świat. Nie wiem tego na pewno, ale mam w sobie wiarę.
Obiecuję ci, że zostanę tak długo, jak będę ci potrzebna. Zostaniesz ze mną? Tak. Nie musisz już dłużej być sama. Dobrze. Jeśli zauważycie, to zegarek tutaj chodzi do tyłu w domku Faith. Taki ciekawy zabieg. Robię się śpiąca, Zoe. W porządku, kochanie. Możesz iść spać. I jest mi zimno. Chodź tutaj. Już lepiej? Tak. Zostaniesz ze mną? Tak długo, jak będziesz chciała, Faith. Nawet jak usnę? Nawet jak uśniesz. Obiecuję. Dobrze. Dobranoc, Zoe. Dobranoc, starsza siostro. Dobranoc, młodsza siostro. Dobranoc, Faith. I wracamy do pizza. Sam? To ty? Musisz mi pomóc. Jest tylko ciemność. Ukradli mi oczy i uszy. Odebrali mi świat. Nic nie zostało. Nic. Słyszysz mnie? Jesteś tam? Potrzebuję moich zmysłów. Odpowiedz! Odpowiedz! Pieszczoszki? Tatuś was nie słyszy. Nie może do was mówić. Pieszczoszki? Pieszczoszki. Gdzie je... Ciekawe, co mu zrobiły. A, musi być cenzura. Skoro jest cenzura, to musiało być coś okropnego. Przykro mi, ale nie mogę pozwolić, żebyś się obudziła. Żegnaj. Zdradliwa kobieta. Jesteś naprawdę piękna. Taka podobna do ojca.
Nie przypuszczałam, że cię jeszcze kiedykolwiek zobaczę. Chciałabym, aby to wszystko mogło się jakoś inaczej skończyć. Ona śpi? Owszem. Zostanę tu i jej popilnuję. Zrób tak. Może trochę się ze mną pobawi, gdy się obudzi. Może... Bardzo bym się ucieszył. No i tak wygląda moja opowieść. Wiem, że brzmi niesamowicie. Niektóre fragmenty wciąż zdają mi się być snem, ale miały miejsce. Co do jednego. Pomogłam Faith odejść. Zakłócenia zniknęły, świat wrócił do swego normalnego porządku. Wszystko powinno być dobrze. Ale nie jest. Nie wszystko. Tym złym nic się nie stało. Wciąż mogą wypuścić na rynek konsolę snów. Jeśli do tego dojdzie... Nie wiem dokładnie, od jak dawna tu jestem, ani jak długo tu zostanę. Wiem jednak, że nic więcej nie mogę zrobić. Opowiedziałam, co miałam opowiedzieć. Przyszłość nie zależy już ode mnie, lecz od ciebie. Musisz coś zrobić. Opowiadać o tym, dopóki wieści się nie rozejdą. Aż wszyscy dowiedzą się, co się dzieje. W przeciwnym razie... Wkrótce stąd odejdę, ale nie boję się. Jeśli śmierć oznacza koniec, wiem przynajmniej, że pozostaną po mnie sny. Kimkolwiek więc jesteś i cokolwiek planujesz, życzę ci powodzenia. Będzie ci potrzebne. Mam nadzieję, że moja opowieść została wysłuchana. Byłoby mi głupio, gdyby okazało się, że przez cały ten czas gadałam sama do siebie. Reza? Bogu niech będą dzięki. Co z nią? Gaśnie. Ciekawe, Reza się pojawi. Uważaj, tato, to nie on. No. Żegnaj. Witaj w czasie narracji, Zoe. Witaj. Czy ja umarłam? Nie wiem. Tutaj to nie ma znaczenia. Tu wszystko jedynie istnieje. Tutaj po prostu jesteś. Żywa, martwa. Po prostu jesteś. Rozumiesz? Nie, ale mów dalej. Jesteś bardzo niezwykła, Zoe. Tak? Tak. Jesteś śniącą. Już to kiedyś słyszałam. To dobrze? Tak i nie. Nie ma w tym nic dobrego ani złego. Jak gwiazdy nad nami i skały pod nami, to po prostu jest. A przypomnij mi, gdzie się znajdujemy? W czasie narracji. Tutaj opowiadane są historie, opowieści, które tworzą niebo, ziemię i wszystko pomiędzy nimi. Widzisz, Zoe, wszechświat i wszystko w nim
i poza nim jest niczym nieskończenie gruba księga, zawierająca niezliczone opowieści. Zdumiewające. Możesz mi opowiedzieć jedną z tych historii? Mogę, ale nie teraz. Nie ma na to czasu. Musimy działać, zanim będzie za późno. To ty opowiesz mi historię, Zoe. Po to tu jesteś. Naprawdę? Tak. Rozumiem. Co się dzieje? Czemu musimy działać? Ponieważ odśnienie wydostało się na wolność. Nie wiem, co to znaczy, ale nie brzmi dobrze. Od czego mam zacząć? Od początku, Zoe. Od samego początku? To będzie długa opowieść. To nie stanowi problemu. W porządku. Nazywam się Zoe Castillo i podejrzewam, że jestem martwa, choć nie mam pewności. Mój ojciec nazywa się Gabriel. Tak, i wszystko od nowa. Nadszedł wreszcie dzień, na który wszyscy czekali. Prawda, Ryan? Dokładnie, Diane. Od miesięcy sprawa ta okryta była nimbem najściślejszej tajemnicy, ale dziś Wati Corp zaprezentuje wreszcie swój długo oczekiwany nowy produkt. Usługę Senne Marzenie. Chętni na skorzystanie z niej od tygodni ustawiają się w kolejkach przed sklepami, czekając na to, co dla wielu będzie największym wydarzeniem w historii. Gdybym nie pracowała tu dzisiaj z tobą, Ryan, pewnie sama stałabym tam z nimi. Ha, 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 ha! Jasne, Diane! Wati Corp nie zdradziło jeszcze żadnych szczegółów dotyczących sennego marzenia. Wiadomo jedynie, że usługa ma na zawsze zmienić nasze wyobrażenie o rozrywce. Z plotek na sieci wynika, że senne marzenie ma umożliwić śnienie niezwykle wyraźnych, poddających się kontroli snów o dowolnej praktycznie treści. Czyż to nie wspaniałe, Ryan? Nowoczesna technologia? Jak tu jej nie kochać? No niestety. Konsola snów została wypuszczona na rynek. A tutaj coś się dzieje w arkadzie. No, nie jest to happy end, jak to mówią. Nie jest to zbyt dobre zakończenie, ale takie już jest. Twórcy zostawili sobie furtkę na kolejną część. Cóż. No dobrze, to jest już koniec Dreamfalla. Ja oczywiście pokuszę się o podsumowanie, natomiast jeżeli nie chcecie mnie słuchać, to przewincie proszę sobie napisy, gdyż na końcu będzie jeszcze coś, co myślę warto zobaczyć, przynajmniej z tego co pamiętam. Więc gdzieś tam sobie po prostu przewincie na sam koniec, ten pasek, ewentualnie potem podam wam na którą minutę. No i tak, Dreamfall w przeciwieństwie do najdłuższej podróży mnie aż tak nie zachwycił, ale może od początku. Początkowo w ogóle nie sądziłam, że powstanie kontynuacja. Twórcy zaskoczyli nas nią po, wydaje mi się, 6 latach od wydania pierwszej części. No w świecie technologii to są niemal lata świetlne. Zmieniło się praktycznie wszystko. Podejście do rozgrywki, widok, podejście twórcy, czyli Ragnara, jak również no, same postaci, które się bardzo zmieniły. Dostaliśmy przygodówkę całkiem ładną w 3D w sprawie nieistniejącymi zagadkami z walkami i możliwością uśmiercenia postaci. Cóż... Więc może powiem po prostu, co mi się podobało, a co nie. Przede wszystkim bardzo miło, że pojawiają się w Dreamfall postaci, które znamy z pierwszej części.
I chociaż wolałabym, aby nadal główną bohaterką była April Ryan, to przyzwyczaiłam się do Zoe. Nie wiem, jest to całkiem miła postać, ale Kiana nadal nie lubię. Chociaż wiem, że... Znaczy, rozumiem to, że była potrzebna taka perspektywa ze strony Azadi, jak to wygląda. No i sama przemiana Kiana była dość interesująca, natomiast ja tej postaci tak nie lubię. Teraz zastanawiam się, czy te napisy dalej będą lecieć, czy będzie... O! To obejrzyjmy najpierw scenkę, potem będę dalej kontynuować. Westhausa. Witaj, stary przyjacielu. Chavez. Co? Co tu robisz? Czas jest kołem. Nie skończy się tutaj. Jesteś potrzebny. Chwyć mą dłoń, Brianie. Przyszłość na nas czeka. Tak, i mamy Corteza. Jeśli pamiętamy historię Briana Westhausa, to o tym, jak się dostał do Arkadii, to właśnie próbował dotrzeć w Tybecie do tych mnichów i właśnie tam przejść podział właśnie w 1933 roku. Okej. Okay. No i to jest ta scenka, którą właśnie zalecałam zobaczyć. No to dalej kontynuuję to, o czym mówiłam. Więc tak, mówiłam o Kijanie. Cieszę się, że mogłam zobaczyć lokacje z jedynki. Cieszę się, że mogłam zobaczyć lokacje z jedynki w zupełnie nowej odsłonie, w nowej grafice, tak jak mówiłam, w 3D. No a także zupełnie nowe miejsca, jak choćby Bibliotekę Mrocznego Ludu, której nie widzieliśmy w pierwszej części. Także miło było zobaczyć. Miło było zobaczyć Newport, oczywiście i małą Wenecję, chociaż było to wszystko przedstawione w mroczniejszym wydaniu, no bo wiadomo, historia tak została poprowadzona, a nie inaczej. No i po zagraniu pierwszy raz nie do końca spodobało mi się to, w jakim kierunku poprowadził historię Ragnar. Ponieważ zdecydowanie wolę, nie wiem, dobre zakończenia, dobre początki. Że wiadomo, było kilka tragicznych zdarzeń, bo to dodaje smaczku, ale zdecydowanie wolę, kiedy zakończenia są dobre. O, będzie nam się pokazywało jakieś tutaj miłe demo. Więc... no ale potem zrozumiałam, że po prostu tak musiało być. April w pierwszej części była wyjątkową postacią, była skoczkiem, zapowiadano, że ma być strażnikiem równowagi, no a potem okazało się, że ma po prostu wrócić do domu, że nie jednak nie jest tym strażnikiem równowagi, że po skończonej swojej brudnej robocie, odwaleniu tego wszystkiego, co miała zrobić dla dwóch światów, to ma po prostu wrócić do domu. No i w tym momencie przypomina mi się
przypominają mi się końcowe sceny z Władcy Pierścieni, z tej filmowej wersji, bo książkowej nie znam, nie czytałam, gdzie Frodo po skończonej wyprawie w domu zastanawia się, jak kontynuować przerwane wątki życia, gdy widziało się tyle i przeżyło się tyle, gdy widziało się tyle zła, gdy nastąpiła cała ta przygoda w cudzysłowiu, to myślę, że to jest takie idealne porównanie do tego, co stało się z April, ponieważ ona też wykonała naprawdę, nie wiem, no mnóstwo roboty, żeby uratować światy, poświęciła się całkowicie, no i nagle jak ma kontynuować dalsze życie? Jak, nie wiem, my, którzy towarzyszyliśmy w tej podróży, niektórzy tak mocno przeżywali najdłuższą podróż, zresztą byłam jedną z tych osób, że też było mi ciężko wrócić tak po prostu do mojego życia po tym, co widziałam w najdłuższej podróży. I to było niesamowite. No ale tak to jest. I to właśnie stało się z April w Dreamfallu, tak sądzę, że nie potrafiła sobie z tym poradzić. Okej. Co tu dużo mówić? Mocną stroną Dreamfalla jest przede wszystkim fabuła. Jest ona jednocześnie kontynuacją, jak i nową historią. Historią o śniącej, o również niezwykłej osobie, pełniącej ważną rolę we wszechświecie. Mowa tu oczywiście o Zoe. Historia ta dobrze się nie kończy, jednak od początku było wiadomo, że nastąpi jej kontynuacja, na którą oczywiście też się naczekaliśmy i na którą w zasadzie dalej czekamy. Przepraszam za dźwięki Steama. To już sobie wydarujemy. No ale przynajmniej już coś zaczyna w tym temacie być poruszane i bardzo mnie to cieszy. Jeśli chodzi o rzeczy, które mi się nie podobają, to cały system walki oczywiście, który został wprowadzony na siłę, system skradania, który kompletnie nie pasuje do gry przygodowej i nie powinien się tam znaleźć, ale cóż, tak bywa. Zaniedbanie łamigłówek logicznych to... nie wiem, była tam chyba tylko jedna taka łamigłówka, która zajęła mi więcej czasu, natomiast reszta to tak albo nie było, albo były zbyt proste. I no nie wiem, to jest dla mnie dość poważny minus, bo gra przygodowa powinna mieć takie zagadki logiczne. No i ja ogólnie bardzo lubię zagadki logiczne, jest ich coraz mniej oczywiście teraz w grach, w tych najnowszych. Więc no to jest trochę smutne. Sterowanie jest nieco toporne. Wolałabym, aby jednak twórcy zostali przy point and click. No ale nie jest to tak tragiczne, żebym miała nad tym płakać. Natomiast... Kurde, ten Steam. Przepraszam. Natomiast ja po prostu mam sentyment do wszelkich przygodówek point and click i naprawdę chciałabym, żeby ich było więcej, a nie coraz mniej. No ale cóż, to już takie moje przemyślenia. No i ogólnie rzecz biorąc, bawiłam się przy tej grze dobrze, ale nie aż tak jak przy najdłuższej podróży, która miała w sobie zdecydowanie więcej magii. I wydaje mi się, że tą magię Dreamfalla trochę zabiły elementy po prostu, które zostały wciśnięte, nie wiem, dla urozmaicenia niby rozgrywki, a które po prostu kompletnie nie pasowały i no jak dla mnie kompletnie nie były tam potrzebne. Czyli wiadomo, system walki, system skradania, jakieś dziwne rzeczy w ogóle... Nie. Zdecydowanie na nie jestem. No i cóż, no teraz tylko po prostu czekać na dokończenie historii Dreamfall Chapters.
które mam nadzieję już za niedługo wyjdą. No a moja ocena Dreamfalla, The Longest Journey, jest 7 na 10. Tyle wystarczy. No i cóż, no i to już by było na tyle. Dziękuję Wam, że oglądaliście ten projekt Let's Play, że byliście ze mną, komentowaliście żywo wszystkie zdarzenia. No i podzielcie się swoimi wrażeniami oczywiście na temat gry, na temat Let's Playa, co Wam się podobało, co nie podobało. No i cóż, teraz pozostaje nam właśnie czekać na Dreamfall Chapters, zobaczymy, co twórcy tam wymyślą, wykombinują. No. Na pewno jeszcze nie powiedziałam mnóstwa rzeczy, które chciałabym powiedzieć, ale teraz już sobie nie przypomnę i pewnie będę jeszcze z Wami dyskutować w komentarzach. Także dobra, już skończę to. Dzięki, że wytrzymaliście do końca, jeśli dotrwaliście do tego momentu. No i do usłyszenia w nowych projektach Let's Play. Na razie i pa, pa!